włącz i zostań z nami. Panie prezydencie, mija 300 lat, od kiedy Czesław Dominikanin został ogłoszonym błogosławionym. Mija 50 lat, od kiedy został patronem Wrocławia. Kim błogosławiony Czesław jest dla Wrocławia? W znaczeniu historyczno cywilizacyjnym, jeśli tak mogę powiedzieć, jest to osoba, która podobnie jak Kordecki kiedyś uratował Częstochowę, uratowała, tak mówią historycy, Wrocław przed najazdem tatarskim, a potem zdarzył się cud i ten kościół w części, w której jesteśmy, ocalał, przetrwał drugą wojnę światową, jak sądzą wierzący, z tego powodu, że właśnie tutaj umieszczone były i są relikwie błogosławionego Czesława. Zatem jest to nasz patron, ktoś, kto sądzę do dziś i w przyszłości opiekuje i będzie się opiekował naszym miastem. A dla pana osobiście, kim jest błogosławiony Czesław? Pan był zaangażowany w duszpasterstwo Dominik. Kim jest błogosławiony Czesław dla prezydenta Wrocławia? Bywałem tutaj w tej kaplicy w kościele z wcześniejszymi, dużo powiedziałbym wcześniejszymi duszpasterzami akademickimi niż dzisiejsi. Więc od dawna prowadziłem różne rozmowy na temat błogosławionego Czesława. Ja niechętnie mówię o religijnych aspektach życia. Powiem tak, należę do osób, które wierzą w siłę sprawczą modlitwy i które wierzą we wstawiennictwo osób błogosławionych, osób świętych. Wiem też, naprawdę to wiem, że wiele osób znanych mi osobiście tego wstawiennictwa, jeśli chodzi o Czesława, doświadczyło. No to za to bardzo błogosławionemu Czesławowi dziękujemy. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.